Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed The Run. Będziemy kontynuować naszą ucieczkę po całych Stanach. Ja dalej mam samochód BMW GTS i niedługo pewnie będę mógł sobie w końcu zmienić, bo ja niespecjalnie przepadam za BMW-kami, chociaż akurat GTS podoba mi się najbardziej z nich wszystkich chyba. No i jedziemy. Nadrób stracony czas. Świetnie. Jedziemy sobie autostradą. Właśnie ja bardzo lubię tą grę pod tym względem, że są tu nietypowe dla NFS-ów trasy, prawda? Macie wrażenie, że naprawdę, ma się wrażenie, że naprawdę jedzie się po całych Stanach. I te drogi są długie, są jakieś długie autostrady, wielkie mosty i tak dalej. To jest fajna sprawa. Okej, nie mogę się tak zagadywać, muszę trochę tutaj przyspieszyć, bo jak widzicie, czas nagli. Okej, muszę uważać na ruch uliczny. Oj, pięknie, udało mi się z tego jakoś wyjść, z tej opresji. Ale wiecie co? Powiem wam szczerze, że ten ruch uliczny jest bardzo zdradliwy. Ogólnie sterowanie w tej grze jest tak ustawione, że każdy nasz najmniejszy błąd może nas kosztować wygraną lub przegraną. Chociaż sama gra sama w sobie nie jest aż taka trudna na tym etapie, jak gram teraz, więc mogę sobie spokojnie tutaj rozmawiać i opowiadać wam o wszystkim, co właściwie odczuwam, tak? Jadę sobie teraz niezbyt szybko. Najbardziej ja w tej grze lubię moment, kiedy jedzie się w górach i spadają, i są takie, jest taki jesienny jakby klimat. Mam nadzieję, że dojdziemy do tego etapu. Myślę, że raczej na pewno dojdziemy do tego etapu. I tam będę jechał chyba w Porsche 918 Spider, czyli jakoś tak się nazywa. Bardzo mi się podoba ten samochód. Ale wszystko po kolei. Teraz mam GTS-a i zdaje się, że niedługo będę mógł go sobie w końcu wymienić na coś innego. Pisaliście w komentarzach, że chcielibyście, abym wziął właśnie Fair Lady, Nissana Fair Lady na samym początku. Powiem wam, że ciekawy pomysł, bo nigdy nie brałem tego auta właśnie w The Runie. Okej. Trzy paki, jedziemy spokojnie. Na samym początku gry właściwie zaczepiliśmy trochę pobocze. Trzeba uważać na to, trzeba jechać wyznaczonym pasem, znaczy pasem, którym powinno się jeździć w normalnym życiu, bo jeśli zahaczymy trochę pobocze, nasz samochód będzie się trochę inaczej zachowywał. Więc o! Co się stało? Kurde! Myślałem, że jak w tą flarę przywaliłem, to coś się stało i się rozwalę. Ale nie, udało mi się ładnie ukończyć. Fajnie ten GTS wygląda w tym ujęciu. Dobrze, no, to chcę przewinąć, to mnie nie obchodzi, ile punktów dostałem. Chcę w końcu odblokować jakiś nowy wóz. Jakieś powroty odblokowałem sobie i tak dalej. Kontynuujmy naszą ucieczkę. Okej, ukończyłem pierwszy odcinek. Co to dla mnie oznacza tak naprawdę? Serię wyzwań odblokowałem. Odblokowałem ikonę profilu jakąś inną. I okej, coś tam. Nie wiem, o co w tym chodzi. I szczerze mówiąc, niespecjalnie mnie to interesuje. The Run naprawdę dostarcza fajnych odczuć i emocji. Odblokowaliśmy sobie kolejną krainę. Wąskie drogi, górzyste okolice. Jakieś tam zalewy szczecińskie. Jedziemy dalej. Okej. Teraz będziemy się już z kimś ścigać. Grafika jest naprawdę bardzo ładna w tym obszarze świata. I zdaje się, że przede mną jest Lotus Exige i chyba Subaru WRX STI Hatchback. Tak jest. O, jest też Golf MK1 GTI razy 2. I tak będziemy się właśnie ścigać. Wow! O, rany. Kogoś przywaliłem. Ojej, co tu się dzieje? Okej. Ruch uliczny. Ale zobaczcie, jak ta okolica fajnie tutaj wygląda. Może zdołam to wam pokazać.
Ale boję się, że zaraz wypadnę z trasy i tyle z tego będzie. Naprawdę bardzo fajnie się... Bardzo fajne wrażenie jest z tego, jak się tutaj ścigamy. Zobaczcie sobie po lewej stronie, jak to wygląda. Wow! Udało mi się wyprzedzić dwóch typków. Mazda MX-5 z 2011 roku, jeśli się nie mylę. Wow! Przede mną jest Subaru WRX. Kurczę, muszę się podrapać w nos, bo mnie tak swędzi. Okej, jedziemy dalej. Tutaj mamy jakiś skrót. Pojedziemy sobie, a co nam szkodzi, prawda? Dziwnie ten kurz leci od nas. O kurde, nic nie widać. Zmienimy sobie kamerę może. Wow! God damn it. Cholera jasna! O rany, mało brakowało. Może zahamowałem. Kurde, jak można się fajnie na bok patrzeć z tego widoku. O rany. To jest dobra gra. Nie wiem, czemu ją tak wszyscy hejtowali. Zobaczcie, jak to wygląda. No i dobra, i to jest chyba koniec. Tak jest. Ukończyliśmy sobie na tej pozycji, na której powinniśmy ukończyć. Nie na pierwszej, no bo jesteśmy dopiero na 187 pozycji. Także jeszcze sporo, sporo przed nami, naprawdę. Ale myślę, że razem sobie przez to wszystko tutaj ładnie przejdziemy. Okej, i jedziemy dalej GTS-em. Nadrabiamy stracony czas. Tylko gdzie my go straciliśmy? I dlaczego jedziemy w drugą stronę? Who knows? Dobrze. Okej. Szybciej. Jedziemy szybciej. Wow. Oh god damn it. Super. O rany, jak tu jest kręto, zobaczcie jakie szykany. Dobrze, ale piękne widoki, naprawdę są mega zajebiste, to mi się podoba. Okej. Wow! Cholera jasna. Pieprzony kamper. Kamper. Bez kitu. No nie pasuje trochę do tej gry, no nie? Ale w sumie trochę tak się skampił ten kamper. Dobrze. Super. Co teraz? Tutaj mamy kolejny checkpoint. O kurczę. Zjeżdżamy na jakieś pobocze. Łączymy sobie widok z kamery z maski. Wow! 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 Nie no, możemy sobie powrócić. Okej. Okay. Może jednak nie, może weźmy sobie jednak tą kamerę. Byśmy wiedzieli co jest mniej więcej przed nami. Ja się muszę tu totalnie skupić na tej jeździe, wiecie? O, lena, jasno. O kurde. No dobra. Wow. Zarzuca. O. Mało brakowało, by się wpieprzył w ten domek drwali gospodyń wiejskich. A co tu jest? O, to już chyba koniec. Nitrujemy. Kurde. Dobra. Pozycja ta sama, mieliśmy tylko nadrobić sobie czas. Nie wiem, czy tylko mi się wydawało, że po prostu jedziemy sobie w drugą stronę. Nie wiem, może to tylko takie złudzenie. Miejmy nadzieję.
No i co tym razem? Wyścig! Właściwie musimy ominąć jakichś typków. Przed nami jest Camaro. I chyba Mustang Boss. Nie wiem, ale zaraz dogonimy ich wszystkich, myślę. Jak tu pięknie, słuchajcie. To jest to. Okej, okay, mamy tutaj bossa. Sprawdźmy, czy tutaj działa drafting. Chyba nie. A może i działał trochę. Trochę nitrat chyba dostałem. Wow. Stacje benzynowe znajdują się na trasie, będą zaznaczone na minimapce. Zmienić samochód na nowy. Tak jest, chcemy zmienić sobie samochód na nowy. I to nas najbardziej interesuje. Wjeżdżamy sobie tu. Hop. Jest. No i dobra, musimy sobie zmienić wóz. Jakie mamy dostępne? BMW GTS i BMW GTS. No niesamowite. Boss. Oto ten stary, fajny. I Fair Lady, tak? Chcieliście, żebym wziął Fair Lady. A tu mamy Porsche GT2. Wow! I? Brać tego Chevy GT5? Chevy się nie czyta. Chevy się czyta. Chevy, jakoś tak dziwnie. Wiecie co? Nigdy nie jeździłem tą Porsche'ówką. Jeszcze GTR jest. Klasa czwarta. Dobra. Bossa? Czy... Biorę GT2, nigdy ją nie brałem. Jej nie brałem. Prowadzenie bardzo trudne, GT2 mamy trudne. Kolorka sobie zmienimy, może jakiegoś innego. Czarną? Coś średnio te kolory wyglądają. Zielona? A ja wezmę czarną. No i co? Jedziemy! Super. Zobaczcie, jak to wygląda w ogóle. Nie no, masakra. O, tu był skrót jakiś, cholerka. Wow! Co tu się podziało? Ej, tu działa chyba ten drafting, mówię wam. Zobaczcie, chyba szybciej mi się nitro napełnia teraz. Super. Supra, oj, chciałem mieć Suprę, albo tego, tą BMW E30, ona też jest fajna. Mazda RX-7, ale wersja stokowa nie wygląda zbyt fajnie. No a tutaj tunik niestety w tej grze jest niedopuszczalny. Oj, przepraszam. Wow. Co jest? Wow, słuchajcie, za wolno jechałem. Cholera, ja taki drift tutaj chciałem zrobić. Co jest? Co tam koleś ode mnie chciał? Nie wiem. Ale to już chyba ostatnie metry tego odcinka. I uwaga! Koniec, mamy piękną Porsche'awę. Dojechaliśmy do celu. Którą mam teraz pozycję? 181. Damy sobie radę, spokojnie. Coś tam sobie odblokowałem, poziom kierowcy czwarty. Jakieś tam doskonałe przejazdy, jakieś tam coś tam, próby niewykorzystane. Poziom kierowcy czwarty i jedziemy dalej. Okej, i co tym razem? Jedziemy sobie do tunelu. Ale co tu się będzie działo? Dogania mnie Aston Martin 177, słuchajcie. To będzie ciekawy wyścig. Czy my go wyprzedzimy? Nie wiem. To będzie trudne zadanie. Ojej. Kurde, jak oni zapieprzają szybko. Co my tu mamy? To jest chyba Ford Capri z przodu, przede mną zaraz. O! Tutaj mamy Toyotę Corollę, jakoś fajnie przerobioną. Nieźle. Oj, 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 oj. Mało brakowało. By było po mnie, słuchajcie. Tutaj mamy chyba Focusa. Focus RS. Wersja jakaś Need for Speed. Oj! Widzę, że nie lecą w kulki. Przede mną jest Pontiac Firebird. Jeszcze.
kilka innych typków. Dziwnie się tą podszawką jeździ, powiem wam szczerze. GTS-em mi się jeździło przyjemniej. Oj rany, o rany, o rany, o rany, o rany. Czy ja coś sobie w niej uszkodziłem, czy jak? Nie wiem. I Pontiac na razicho, Pontiac, spadaj stąd. Ekstra. O, gdzie oni pojechali? Kurde. Ja sobie pojadę naokoło, bo nie mam coś wyczucia do tej Porszawy. I gonię Astona Martina, słuchajcie. Proszę bardzo, wyprzedzamy. Oj, nie daje się tak łatwo, zobaczcie. Jest rywalizacja. Na razicho, koleś. Wow, słuchajcie. Kurczę, nie mam jeszcze odblokowanej zdolności draftu, tak jak myślałem. Tutaj się coś takiego odblokowuje z czasem. No nic, musimy sobie powtórzyć ten odcinek niestety. Okej, jestem już na tym końcowym etapie tego odcinka. I fucking shit, i znowu chyba spierniczę to. Nie wiem, co się zaraz stanie. Dogania Astona Martina. Chyba nikomu ten odcinek nie wyszedł za dobrze. Ale słuchajcie, jest naprawdę gorąco, to już są ostatnie metry. Ostatnie zakręty. Fucking shit. To było blisko. I uwaga, co tym razem się stanie. I tym razem udało mi się dojechać na pierwszej pozycji. Znaczy na pierwszej. Po prostu wyprzedziłem wszystkich i zostawiłem w tyle. 175. pozycja w Teran. Trochę uszkodziłem moją Porszawę, nie powiem, że było lekko, było ciężko, ale się udało. Chodźmy dalej. Okej, i co tym razem nas czeka? Goni nas ten Aston Martin nieszczęsny. O! Cholera jasna, jest kiepsko, jest kiepsko. Co się teraz stanie? Wow. Ale zajebiście. Podczas wyścigu w trybie bitwy trzeba dogonić i wyprzedzić przeciwników w wyznaczonym czasie. Pamiętaj, aby do samego końca nie oddać prowadzenia. Super, no to gonimy kogoś. Kto tam teraz z przodu jest? Ja coś widziałem tak z daleka, że to jest jakieś Porsche. Zgadza się? Tylko że mój samochód jest już troszeczkę uszkodzony przez te takie zderzenie, które widzieliście na cutscence. Nie, to nie jest Porsche, to jest Mazda RX-7. Ojej, jeździ się naprawdę fatalnie teraz. No dawaj, dawaj, dawaj Porszawka, jeszcze dasz radę. Cholerka, co jest? Za wolno. Ale słuchajcie, zabrakło mi jednej sekundy. No dobra, przejdziemy sobie jeszcze raz. Tym razem myślę, że pójdzie mi lepiej. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł w ogóle driftować tą Porszawą. Powiem wam, że nieźle ją tutaj zarzuca. Doganiamy, doganiamy. O kurde, naprawdę ciężko się jeździ nią. Dogoń przeciwnika, gonimy, 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 jest, mam cię. Jest, pokonany. Jaki następny? Oh yeah, to jest to, premia za drifting. Plus 35 XP. Super. Dobra, mamy już następnego przeciwnika. Co to będzie tym razem? Jeszcze nie wiem. Coś niebieskiego w każdym razie. Pięknie. Yeah. Teraz naprawdę długi drift wyszedł, ale trochę powolny. Natomiast przede mną jest gościu. Nie wiem jeszcze w czym on jedzie, ale nie jedzie za szybko. To jest chyba
370Z, tak? Nie, to jest Mazda MX-5. Dobra, mamy. O cholera jasna. Tu gania mnie, słuchajcie. Trzymajcie kciuki, bo ona mnie zaraz wyprzedzi. Cholera jasna, spadaj stąd. O kurde. Wyprzedzi mnie zaraz. Oj. What the fuck. Ostatni raz, no naciskam przecież, o. Ale to jest dziwne. Ale słuchajcie, to było ciężkie, naprawdę. Ora, nie driftujemy już tym razem za bardzo. Tylko bardziej staramy się przyczepnie jechać, żeby szybciej dogonić tą maździnę biedną. Dobra, na zakręcie trochę podgonimy. Super. I jest już moja. Oj, 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 oj. Pięknie. Dobra, zostawimy sobie trochę nitra na prostą. I gaz do dechy. Dobrze, została gdzieś tam sobie z tyłu. Co prawda goni i też ciśnie ładnie. Ale łatwo się i tak nie damy. Jak to mówił Pudzian, tanio skóry nie sprzedam. O! Kurczę, prawie mnie dogoniła na sam koniec, słuchajcie. O! Zarzuca, zarzuca! Kurczę. Dobrze. Drift to nie jest teraz mój najlepszy przyjaciel, wierzcie mi. Dużo przez to tracę, ale ten samochód aż sam się o to prosi, naprawdę. Jego zarzuca niesamowicie. Okej, tu widzę jakiś ładny skrót. Przede mną jest Mitsubishi Evo 10, a ja sobie pojadę tak. I co wy na to? Właściwie to grzech by było takiego skrótu nie użyć, prawda? Okej, i co my tu mamy? Jakiś większy zjazd? Czy coś? Okej. Jeden i mamy już tam końcówkę. Czyli nitro do końca i... Koniec! Super. No jakoś dałem radę tą Porsche'ą, chociaż powiem wam, że troszeczkę mi się z nią źle jeździ. No ale do wszystkiego sobie dojdziemy małymi kroczkami. Ja tymczasem bardzo wam dziękuję za wyświetlenie. Jeśli podobał się ten filmik, dajcie łapkę w górę. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, zasubskrybuj mnie, żeby wiedzieć, co nowego u mnie będzie słychać w przyszłości. A tymczasem do zobaczenia, na razie, cześć!